W akcję Zbiórek dla Ukrainy zaangażowały się polskie szkoły, przedszkola i organizacje. Przyjeżdżają też busy z materiałami medycznymi przekazanymi przez Polonię ze Szwajcarii. 17 transportów już wyruszyło z Legnicy dzięki współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Trafiają przez Akademię Wojsk Lądowych z siedzibą w Lwowie, trafiają do szpitali, trafiają do jednostek wojskowych, do wszystkich miejsc tam, gdzie jest niezbędna pomoc. Ta pomoc to przede wszystkim sprzęt medyczny, ta pomoc to leki, ta pomoc też to taktyczny sprzęt, który jest potrzebny dla wojskowych, a także żywność, żywność, która też jest potrzebna i dla osób cywilnych. Legnicka strefa od wielu lat wspiera polskie szkoły i przedszkola na ziemi lwowskiej. Teraz jeszcze bardziej pomaga mieszkańcom Ukrainy, którzy zostali w kraju, ale też uchodźcom, którzy są w Polsce. Ta barbarzyńska wojna wywołała chęć pomocy na co dzień i Legnicka strefa też mocno się zaangażowała. W naszych obiektach przygotowaliśmy blisko 150 miejsc noclegowych, które przekazaliśmy do dyspozycji samorządu, czyli miasta Legnica i powiatu legnickiego. Wsparliśmy finansowo naszą fundację założoną, przekazaliśmy 300 tysięcy złotych na działalność tejże fundacji. Pomoc przekazana przez darczyńców to ponad 600 tysięcy złotych. Za pośrednictwem Fundacji Pogoni Lwów i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej trafiła już na Ukrainę.